Świętego Mikołaja. Pozostawiony jako pomnik wojny, bombardowany przez aliantów w tym tak zwanej wojnie. No tutaj mamy kościół Świętego Mikołaja, Michała. Świętego Mikołaja, Michała, gdzie 29 września 2012 roku spotkali się masoni świata, 1500. Były to rodziny masona biskupa Jeszka. Tak świętowali powstanie kościoła 19 religii, który był w planie. Także w 1994 roku nie odnowiono biskupstwa polskiego, po prostu zainstalowano nowy kościół. Nowy kościół oparty na likwidacji kapłanów w tak zwanej wojnie 2077 dni. Dokładnie widzieli, kogo mają aresztować, kiedy mają zlikwidować. No a to wszystko było w planie Andrzeja Wyszyńskiego, kuzyna Stefana, który został osadzony we Wrocławku w 1945 roku. 1 grudnia we Wrocławku w 1945 roku była msza za 245 kapłanów z biskupem Kozalem zamęczonym podczas II wojny światowej, podczas 2077 dni trwania, które zakończył Wyszyński Andrzej 8 maja w 1945 roku w Berlinie. Dlaczego w Berlinie? Bo to kiedyś było słowiańskie miasto, stolica Niemiec, ale Berlin budował Otto III Pobożny, który był dziadkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Urodziła się w Berlinie 25 sierpnia 1270 roku, w dniu śmierci w Tunisie króla królów ziemskich, czyli Ludwika Świętego, francuskiego króla. Tu mamy dzielnicę Świętego Pawła, czyli San Pauli. Idziemy w stronę kościoła Świętego Józefa, który ufundował dziadek polskiego króla Augusta II Sasa, król Danii, Fryderyk, rówieśnik króla Jana Kazimierza. Był starszy od niego o 4 dni. Urodził się 9 marca 1609 roku. Nasz polski król 22 marca 1609 roku na Wawelu. Tego dnia w Rzymie święty karmelita, który znał świętą Teresę Sawila, Dominika od Jezusa i Maryi, Rucola, znalazł obraz Matki Boskiej Królowej Polski, malowany w Konstantynopolu z orłem na wspomnienie odrodzenia Królestwa Polskiego przez koronację właśnie tej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. A to w tym kościele świętego Józefa po rewolucji francuskiej osiedlił się, byli tam na wygnaniu, dwór francuski. Był tam kardynał francuski, ostatni opat zamku świętego Michała Archanioła, a dzisiaj jest rocznica jego śmierci. 17 czerwca w 1808 roku zmarł biskup Metzu. Został tutaj pochowany w krypcie. Kościół bombardowano pięciokrotnie podczas tak zwanej wojny. Największe bombardowanie było 13 grudnia w 1943 roku. Tego samego dnia zbombardowali klasztor w Kielu. Miasto i klasztor założył Adolf IV, święty franciszkanin Schauenburg, pradziadek polskiej królowej właśnie. Idziemy w tym właśnie do tego kościoła drogami świętych świętego Benedykta V, królów polskich, królów niemieckich,
cesarza wnuka Sobieskiego. No i chodzimy też z drobami Jana III Sobieskiego i jego brata, którzy byli w tym kościele. Ale wcześniej był jeszcze, zanim powstał, oni byli w 1646, był inny kościół. Także dzisiaj jest rocznica odejścia do nieba. To na pewno jest w niebie. W telewizji Marianne Lindmeier. Jan III Sobieski. Zamknięte jeszcze. Jan III Sobieski.